Cosa nostra. Na konieczność tworzenia nowej świadomości społecznej, która może doprowadzić do wyzwolenia się spod wpływów mafii, wskazał Franciszek w przemówieniu skierowanym do Komisji Antymafijnej włoskiego parlamentu. Papież odwołał się do fragmentu Ewangelii Świętego Marka. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Podkreślił, iż punktem wyjścia zawsze jest serce człowieka. Kiedy zamyka się on w swojej samowystarczalności, łatwo dochodzi do zadowolenia samego siebie i czyni się normą dla wszystkich i wszystkiego. Podobnie dzieje się z wynaturzoną polityką, która nagina się ku interesom tylko niektórych i do niejasnych umów. Przeciwnie, prawdziwa polityka stara się zabezpieczyć przyszłość pełną nadziei oraz dba o ochronę i wspieranie godności każdego człowieka. W tym kontekście Franciszek odniósł się do problemu korupcji, który sprzyja działalności mafii. La corruzione trova sempre il modo di giustificare se stessa. Korupcja znajduje zawsze sposób, aby usprawiedliwić samą siebie, prezentując się jako coś normalnego, jako rozwiązanie, z którego korzystają ludzie sprytni, jako właściwa droga do osiągnięcia własnych interesów. Jej natura jest zaraźliwa i pasożytnicza, ponieważ nie buduje na tym, co pochodzi od dobra, ale na tym, co zabierze lub zrabuje. Ma trujące korzenie, które niszczą zdrową konkurencję i zniechęcają inwestorów. U swoich podstaw korupcja jest działaniem bazującym na hołdowaniu pieniądzom i komercjalizacji godności człowieka. Dlatego trzeba ją zwalczać środkami nie mniej zdecydowanymi od tych, które stosuje się do walki z mafią.